Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiejszym bohaterem jest Uriel Ventris, PL, na medzie francuskim MX-30, tier 9. Powtórka pochodzi z patcha 9.15, także XFM nie działa, co raczej myślę nie przeszkadza. Redshire i tyle, tyle wiemy. Wiemy również jeszcze to, że losowanie jest na dziesiątki, to dosyć twarde, iż 4E5 plus jeszcze mamy T62A i T57 Heavy w drużynie przeciwnej, także generalnie troszkę twardziej jest. Mamy T30 jak Tigera, także losowanie nie najgorsze, takie powiedziałbym bardzo zbalansowane, trochę dziesiątek, trochę dziewiątek, trochę ósemek. Mapa powiedzmy dobra, a bitewkę pokazuję po pierwsze, bo jest całkiem ciekawy przebieg, ciekawa końcówka, bardzo ładny wynik. No i generalnie jestem w trakcie ekspienia właśnie tego pojazdu, także co nieco, myślę, mogę na jego temat delikatnie coś tam powiedzieć. Jakieś niewielkie doświadczenie już na nim zebrałem. Myślę, że kolega Uriel ma tego doświadczenia znacznie więcej, bo widzimy dwie odznaki biegłości. Redshire to jest niezła mapa dla tej maszyny, ponieważ to jest zdecydowanie papier, także myślę, że każdy o tym wie. Jest to czołg zdecydowanie, który nie nadaje się na, według mnie, walki bezpośrednie w pierwszej linii. Ma bardzo słabą zwrotność, jeśli chodzi o jakiekolwiek karuzelki. No, pancerza oczywiście nie ma, natomiast ma bardzo dobre kamo, naprawdę. Jedno z lepszych kam na takich medach 9 tieru. Jestem bardzo przyjemnie zaskoczony. Potrafię wiele razy oddać strzał, nie świecąc się, gdzie w innym przypadku na pewno bym dostał spota. Także według mnie kamo bardzo, bardzo dobre. Plus rewelacyjna mobilność. Także to jest oczywiście kosztem pancerza. I armata, która ma dwa oblicza. Jedno oblicze to jest bardzo fajne działo, które ma penetrację na APCR, czyli pocisku podstawowym 260 i 390 uszkodzeń. Czyli to jest działo tak naprawdę 10 tieru. Na hitach, jak nam mało czy potrzeba, no to mamy tutaj peny. Niech noże się pokaże. 320 aż. Tutaj pięknie wchodzą te strzały. Dwa. Ale zapewniam Was, że to działo potrafi sadzić tak niesamowite kalafiory, że głowa mała. Także czasem jest tak, że wchodzą strzały tak jak tutaj. Trzy naprawdę perfekcyjne strzały. Pocisk poleciał jak po szturku. Bardzo ładne to było. Ale zdarzają się sytuacje, w których no naprawdę można się zirytować i dobrze mierzony strzał. Pocisk leci kilka dobrych metrów nad celem czy w prawo. Kilka takich strzałów może się nie udać. Wówczas może to być nawet przesądzające o losach bitwy. Także różnie z tą celnością bywa, działo mocno kapryśne, według mnie oczywiście. Każdy może mieć na jego temat swoje osobne zdanie. Tutaj bardzo ładnie, pewnie, drugi frag, 1500 obrażeń, 4 do 3. Także generalnie maszyna naprawdę świetna. Jeśli ktoś lubi takie medy w stylu na przykład Leoparda PTA, który kiedyś był, no to jest analogiczna maszyna. Właśnie papier z dobrym działem, ze świetną mobilnością, z niezłym kamo. Także dużo trzeba kombinować. Granie raczej z pół z dystansu, jako wsparcie swojej drużyny. No i troszkę tak jak light, czyli wracanie się do bazy. Można pospotować nawet wrogów jakoś tak bardziej aktywnie, bo pasywnie to niespecjalnie, bo to jednak nie jest aż taki light. 5 do 4. Mamy tą T30. Bardzo fajne. Przyzwoite opuszczenie działa, które czasami brakuje, ale czasami wystarcza, w zależności od sytuacji, niestety nie pamiętam teraz, ile to ma stopni, także mój błąd, powinienem się lepiej przygotować, ale trudno. No i teraz, no, zaryzykował Uriel Ventris i przyjął bombę od T30, niestety za 700, prawie 50, także bardzo, bardzo mocny strzał, oczywiście to jest wyłącznie poniżej średnich, ale jak na tą maszynę, to jest praktycznie połowa hapsów. Strzał jeszcze blindem w E5, także była również szansa, że ta E5, nawet jeśli dostanie, to dingnie. Zobaczymy sobie po bitwie. Dwa fragi, 2000 obrażeń. Strata w hapsach już około 2000, 7-8. Mordownia całkowicie przepchnięta przez wrogów. Widzimy teraz 75 na godzinę z górki, sobie spokojnie ten czołg leci po prostej, powyżej 60, także mobilność naprawdę absolutnie genialna. Tak jak teraz, mamy sytuację, wróg kapuje bazę. Trzeba zmienić pozycję, zająć jakąś dogodną pozycję do ostrzału, no to jest perfekcyjne. To jest pojazd dla graczy, którzy znają mapy, znają miejscówki, patrzą na minimapę, potrafią
dobrze zająć pozycję do strzelania, no i wykorzystywać tą pozycję. To jest zdecydowanie met właśnie taki do grania takiego bardziej finezyjnego. No, finezyjnego. Może przesadzam. Finezyjne to jest może robienie karuzel. Tutaj jest bardziej granie z głową, że tak powiem. Także bardziej wykorzystywanie bardzo dobrych pozycji strzeleckich, no i nie wdawanie się w żadne pojedynki. Ładny strzał, 415. Znowu pocisk poleciał tam, gdzie miał. 8-10. Dwukrotnie wrogowie mają więcej HP. 8-11. Sytuacja robi się coraz trudniejsza. Jak Tiger bokiem, kompletnie tutaj nie ogarnął sytuacji. Po prostu miał, oprócz nas z boku, miał inne te pojazdy. Dlatego musiał wybrać, w którym kierunku chce. Chce mieć skierowany pancerz. T-49 znowu trafiony. Generalnie ładnie losuje Urielowi te obrażenia. Cały czas albo w okolicach średnich, albo wyżej średnich. Także nie ma co narzekać. 3300 już obrażeń. 9-11. Znowu mamy tego jak Tigera. Także jak widzicie, opuszczanie no nie jest jakieś super rewelacyjne, że czasem przydałoby się ten jeszcze jeden stopień na przykład, ale spokojnie można poprawić pozycję, zająć lepszą i rozprawić się z wrogiem. 10-12. I czwarty. I cały czas Uriel gra w takim półdystansie. Właśnie dokładnie to, do czego stworzony jest MX-30. Także bardzo fajnie ta bitwa właśnie pokazuje, jak nim grać. Zajął sobie kluczową pozycję, wykorzystuje tą pozycję. Przełączenie już tutaj było na hity, na ISA 4, na E5. Także te hity w tym momencie się mogą oczywiście przydać. Pen jest dużo, oczywiście pen jest dużo, ale na cele typu S100 czy E5, czy inne z takiego właśnie półdystansu, absolutnie te pociski czasem się przydają. Również z nich momentami korzystam, na przykład na takie ISY 4, które są bardzo trudne do przebicia. No teraz jest sytuacja taka, że pewnie by weszło 349, ale sytuacja jest trudna. 10, 11, 13 w hapsach, strata. Mamy tylko TVP, który zrobił już 5 fragów, także bardzo ładnie. Nie wiadomo, ile ma obrażeń. Teraz pojedynek z T6-2, 1 na 1, także myślę, że jeśli ma hapsy, to może go wygrać. Tak jest. Teraz znowu Uriel wykorzystuje swoją mobilność. Mamy dwa heavyki 10 tieru oraz RHM-a, czyli trzech tak naprawdę groźnych rywali. Znowu widzimy świetną mobilność, MX-30, także do gry kombinacyjnej, do obrony bazy, do jakiegoś tam dekapa w ostatnich prawie że sekundach. No właśnie na takie mapy duże, otwarte, kiedy można wyjeżdżać z różnych stron i zyskiwać wrogów, ten czołg może być bardzo groźny, ale głównie zależy od tego, jak nim zagra gracz. Także według mnie czołg zbalansowany, ponieważ głównie jego moc polega na głowie kierowcy, a nie na samym czołgu. No i teraz zobaczmy końcówkę. Sytuacja trudna, 12 do 14, 3 czołgi przewagi. No i został sam na dwa heavyki 10 tieru plus RHM-a. Także pojedynek trudny. My jesteśmy dziewiąteczką, bardzo papierową. Każdy strzał w nas na pewno wejdzie. Rykoszety to jest całkowity przypadek. No i zobaczymy, jak się rozprawi teraz z wrogami Uriel. 1000 HP ma E5, czyli nawet ma więcej od nas, a to jest jeden z trzech czołgów, przypominam. Trudna teraz sytuacja. Ciężko będzie uciec. Może postawić na gęsi tę E5. Gdzie jest RHM? Gdzie jest IS-4? Na pewno tutaj wszyscy już zmierzają. Każda sekunda bezczynności powoduje, że wrogowie mogą za chwilę nas tutaj objechać z różnych stron. Zobaczmy sobie, jak zagra dobry gracz końcówkę. Jak sobie poradzi i czy sobie poradzi. E5 na razie zniknęła. Za chwilę nas może gdzieś tutaj zaskoczyć. 903 HP to jest jednak niewiele kontra 2700 według moda. Zmiana pozycji. Ryzykowny przejazd, taki dosyć kluczowy. Teraz ta E5 może się znaleźć w każdym miejscu. Jeśli mamy pycha, dostajemy w tyłek. Ale udało się. Udało się wyjechać. Znowu wykorzystujemy jeden z atutów MX-30, czyli świetną mobilność, zaświecona E5. No i to, co mówiłem, E5, AMX-30 na takie długie dystanse jest naprawdę świetny, bo ma niezłe kamy. Jak widzimy, zaświecił E5, sam się przy tym nie zaświecił. I tak, trzymając na końcu zasięgu rysowania, na końcu zasięgu spotowania, przepraszam, można wrogów próbować załatwić. Na razie nie kapują. Przy ewentualnej próbie kapa mamy jasną informację, co możemy zrobić. Mobilność pozwala na to, żeby z każdego punktu na mapie cofnąć się do swojej bazy.
Także może sobie Uriel Ventris pozwolić na próby objeżdżania przeciwników z różnych stron. Oj, tutaj Is IV zapędził się niestety nie w sytuacji, kiedy no zaskoczył nas, że jest tutaj. Tutaj się go nikt nie spodziewał, ale strasznie zwalił ten Is IV. Chyba też się nie spodziewał. Zanim zorientował się, co się dzieje, to dwa strzały dostał, zginął. Także mamy 5400 obrażeń. Zaskoczony Is IV. Jeden wróg z głowy. Nie wiadomo, na co on tutaj czekał. Troszkę bez sensu, ale na tym polega gra, że wykorzystuje się błędy przeciwników. E5 i RHM. Jest E5. 1000 hapsów. Trudny przeciwnik. Celowanie w dolną płytę bardzo ładnie weszło. Za 351. Jeszcze dwa strzały z penetracją i ta E5 powinna zejść. Także już fajnie tutaj rozegrał Ding. Ding nawet z hita na E5. To jest jak twardy rywal. Szczególnie po wieży. Weszło teraz po włazie. Także no, mój MX-30 aż tak dobrze nie strzela. Mój raczej ma tendencje bardzo kapryśne. Tutaj u naszego bohatera wygląda to znacznie lepiej. Ta celność jest w tej bitwie naprawdę bardzo dobra. Mamy tutaj oczywiście kawkę, która pomaga ze skupianiem. No i czas skupiania jest dosyć długi. Mówiąc szczerze, momentami irytuje, że ten czas skupiania, na przykład w porównaniu do meda ruskiego, no to potrafi być tak, że my sobie zanim skupimy, to med ruski zdąży obrócić armatę i w nas trafić. Teraz zajechany RHM, bardzo fajny manewr, spotkany ten RHM, darmowy strzał. Stały nam dwa hity, E5 za 410, no i robi się wesoło. Cały czas wrogowie mają przewagę HP. Tutaj jakby haeczek na tą RHM, chociaż różnica jest niewielka, bo i tak musi służyć chyba dwa strzały. Zobaczmy sobie, ile ten haek ma obrażeń. 480, czyli w okolicach 500 na pewno może wylosować. Znowu manewr, znowu próba zaskoczenia przeciwników, także pod tym kątem bitwa bardzo ciekawa, pokazująca właśnie dokładnie, jak się powinno grać czołgami takiego typu. Kiedy nie możemy liczyć na pancerz, to musimy liczyć na swój rozum, na spryt przede wszystkim. Jest RHM. No, nie wylosowałyby aż tyle, także tak czy siak i dwa strzały. Chociaż teraz słusznie tego hita lepiej zachować na E5 niż na papierowego RHM-a. Mamy jeszcze APCR-a. Dla pewności bardzo dobry wybór. Haek mógł być tutaj kapryśny. Mogłoby to nie wyjść za APCR-a bezproblemowo. No i bardzo ładnie, 7200 już obrażeń. Fajne załatwienie tych wrogów, fajne wykombinowanie. Troszkę było w tym przypadku, troszkę szczęścia, tak jak z tym Isem IV, tak jak z tym RHM-em, który nagle się pojawił, dostał za darmo bułę i pojechał dalej. Czasem to tak jest, że wrogowie potrafią się pojawić w bardzo złym miejscu, który całkowicie nam rozwali koncepcję, a czasem właśnie wszystko potoczy się zgodnie z naszym planem i można sytuację rozegrać na swoją korzyść. Mamy zapas hapsów. Możemy jeden strzał przyjąć, no i E5, pięknie zrobiona w bambuko, że tak powiem. Także zobaczmy sobie wyniki. Odznaka mistrzowska, duży kaliber i czołgista snajper. 7565 obrażeń na papierowym medzie 9 tieru, wynik bardzo, bardzo dobry. 5 fragów, no i wynik expa również świetny. 1606 dziewiątką, to jest bardzo dobry wynik. 26 strzałów, 24 celne, także gratuluję. Mój jeszcze tak nie potrafi. I 7 km prawie przejechane. Bitwa długa, ponad 13 minut. Zarobek minus 2000, bo jednak na końcu te hity były dosyć drogie. Ale naprawdę, bitewka godna obejrzenia, godna właśnie zobaczenia, jak można pokombinować, zagrać z głową. Także dzięki za nadesłanie, a Wam dzięki za obejrzenie. Dzięki, cześć.